Witajcie, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak dobrze zainwestować swoje pierwsze pieniądze w GTA Online. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy do konkretów. Nie kupuj na starcie swojej przygody żadnych aut, bo to strata kasy, a lepiej kup za niecałe 1 900 000 salon gier w La Messa. Jest to najlepsza możliwa lokalizacja salonu gier, ponieważ jest on blisko kasyna. Inwestycja w salon gier zwróci się bardzo szybko, bo daje on dostęp najbardziej dochodowego napadu w GTA Online, czyli napad na kasyno. Robi się go w około godzinkę, a zarobisz w tym czasie grubo ponad 1,5 miliona dolarów. Polecam robić ten napad w dwie osoby, bo z większą ilością się nie opłaca, gdyż łup do podziału jest na większą ilość graczy. Najlepiej rób przygotowania samemu, a zapraszaj jakiegoś randoma na sam finał, jak nie masz kolegi do wspólnej gry. Osobiście polecam podział 85% dla ciebie, a dla pomocnika 15%, bo w końcu wbija na sam finał. Druga i ostatnia dobra inwestycja, którą pokażę Wam w tym filmie, to posadka, która kosztuje w Warstocku 2 200 000. Ta łódź podwodna da Ci dostęp do napadu na Cayo Perico, który jest drugim najbardziej dochodowym napadem w GTA Online. Przy napadzie na Cayo Perico zaś polecam robić przygotowania samemu, a na finał zaprosić jakiegoś randoma i dać mu 15%. Jak macie kolegę do wspólnej gry, też zaproście go na sam finał, bo nie opłaca się razem robić przygotowań. A lepiej wyjdziecie, jak wy robicie przygotowanie do napadu i wasz kolega, a potem zapraszacie się nawzajem na gotowe finały. Finał napadu na Cayo Perico można robić solo, ale odradzam, bo wtedy cooldown wynosi 3 dni w GTA Online, czyli około 2,5 godziny, bo jeden dzień w GTA Online to 48 minut czasu realnego. A jak robicie Cayo Perico z jakimś graczem do pomocy, wasz cooldown wynosi tylko 48 minut i możecie odpalić kolejny napad. Przy napaść na kasyno z salonu gier również jest cooldown 48 minut po ukończonym finale, więc polecam Wam robić na zmianę napad na kasyno i napad na Cayo Perico, tak aby w okresie tego cooldownu zarabiać grubą kasę. No i to było wszystko, co miałem Wam do przekazania w tym poradniku. Trzymajcie się, do następnego filmu, pa pa.